Witajcie moi drodzy, nazywam się Monika Turowska, jestem szkoleniowcem marki Estgen. Dzisiejszy odcinek poświęcony będzie nowemu produktowi tarczy antyoksydacyjnej. Tarcza powstała, aby odpowiadać na wiele problemów skórnych. Przede wszystkim jest to silna bomba antyoksydantów, połączona ze składnikami wspierającymi fizjologię skóry, ponieważ jak wiecie, zazwyczaj nasze preparaty wyróżnia to, że mamy tutaj świetne, synergiczne działanie różnych substancji, które wzajemnie wspierając się pozwalają nam osiągać jeszcze lepsze efekty. Dla kogo będzie przeznaczony produkt tarcza antyoksydacyjna? Będzie to produkt odpowiedni zarówno dla skór młodych, jak i dojrzałych w średnim wieku, dla skór z problemem stresu oksydacyjnego, ponieważ świetnie wymiata wolne rodniki, dla osób z peroksydacją lipidów, z problemem przebarwień, wpływa modulująco na proces melanogenezy, usprawniając go. Będzie świetną odpowiedzią dla skór w stanie zapalnym, a także tych, które przedwcześnie się starzeją lub po prostu się już starzeją, cofając delikatnie ten proces starzenia również. Będzie także wpływał pozytywnie na wzrost nawilżenia, elastyczności skóry, gęstości, a także przywracał jej blask. Dlaczego? Dlatego, że dodaje energii. Jest tu składnik taki jak deryboza, o którym wspomnę za chwilę i on poprawia właśnie energetykę naszych komórek. Chwilkę więc najpierw może o składniku, który jest unikatowy. Na rynku kosmetologicznym ma najwyższą udowodnioną skuteczność antyoksydacyjną, ponad 250 razy wyższą od witaminy C i jest to fulleren C60. Nazwa pochodzi od jego struktury, która wygląda troszkę jak piłka futbolowa, ma 60 atomów węgla. Jest to składnik ekskluzywny, innowacyjny. Dzięki temu, że ma formę takiej właśnie jakby kapsuły, może transportować do głębszych warstw skóry różne składniki aktywne, takie jak na przykład aminokwasy, dzięki czemu później pełniąc swoją funkcję jest także transporterem i promotorem przenikania dla innych substancji. Udowodniono w badaniach klinicznych, że jest to najskuteczniejszy antyoksydant na rynku, czym bardzo chcielibyśmy się tutaj pochwalić. Kolejnym antyoksydantem, bo tarcza antyoksydant ma ich wiele, jest Vecticel C, czyli liposomalny nośnik fosforanu askorbylu, palmitynianu askorbylu oraz kwasu alfa-liponowego. Jest to nośnik, ale także i zawarta jest w nim witamina C, która będzie wpływała w procesach fizjologicznych na bardzo wielu poziomach. Przede wszystkim jest świetnym wsparciem, jednoże antyoksydacyjnym i na poziomie powierzchni skóry, chroniąc przed chociażby utlenianiem lipidów, zwiększając szczelność naskórka, a także wspomagając tworzenie kolagenu i elastyny, będzie wpływała na zagęszczenie, bezpośrednie zagęszczenie w skórze właściwej. Ale wiemy dobrze, że antyoksydanty działają tak naprawdę na każdą komórkę. Czy na komórki rogowe, czy na substancje tłuszczowe, które znajdują się w cemencie międzykomórkowym, czy też na ściany naczyń krwionośnych, na enzymy, na minerały, no minerały nie, ale na każdy inny, w sumie tak naprawdę na każdą cząsteczkę znajdującą się w skórze, która jest podatna na utlenianie, możemy wolnym rodnikiem zapobiegać jej niszczeniu. Czyli jesteśmy w stanie odzyskiwać naturalny, dobry potencjał skóry do autoregeneracji, wspierając ją poprzez antyoksydanty. Jeżeli dostarczymy tak dużą ilość antyoksydantów, jaką skóra w danym obszarze potrzebuje do zneutralizowania stresu oksydacyjnego, podnosimy jej potencjał autoregeneracyjny do takiego poziomu, że jest w stanie wielokrotnie lepiej poradzić sobie z danym czynnikiem stresogennym, czy też z sytuacją, która jest wynikiem na przykład naszej stymulacji gabinetowej, czy innego rodzaju uszkodzenia, wspomagając także gojenie. Sprawdzi się więc naprawdę w bardzo wielu problemach
skórnych. Vectitel, czyli nasz nośnik z witaminą C, wpływa także delikatnie, rozjaśniająco na powierzchnię skóry. Będzie też dawać w takim razie wrażenie takiego rozświetlenia, wygładzenia, równiejszego kolorytu. Wzmacnia ściany naczyń krwionośnych, dzięki czemu o wiele więcej tlenu dostaje się do komórek, a one funkcjonują wtedy bardziej prawidłowo. Zresztą widać nawet po kolorycie skóry. Kiedy skóra jest ziemista, taka matowa, będziemy wyglądać znacznie gorzej. Jeżeli te naczynia krwionośne pracują w sposób prawidłowy i tlen dostarczany do komórek ma lepszy potencjał do dostarczania energii, będziemy wyglądać na bardziej rozpromienione, rozświetlone i generalnie zdrowsze wizualnie. Nie tylko wizualnie, ale także funkcjonalnie, ponieważ wiemy dobrze, że dobrze odżywione tkanki także będą regenerowały się w o wiele szybszym tempie. Mamy tutaj także derybozę, o której wspomniałam chwilkę na początku. Ryboza regeneruje poziom ATP, czyli naszego paliwa w komórkach, usprawniając ich pracę. Myślę, że jest to genialny składnik w takim produkcie, ponieważ nie dość, że antyoksydacyjnie poprawiamy funkcjonowanie, to jeszcze energetyzując komórki bezpośrednio, wprowadzamy je na wyższy poziom reaktywności. Radzą sobie o wiele lepiej ze wszystkimi potencjalnymi uszkodzeniami oraz tymi, które ze względu na jakieś na przykład procesy chorobotwórcze organizmu będą bardziej podatne na uszkodzenia lub szybciej się zużywały. W ludzkich fibroblastach deryboza zwiększa tempo oddychania i na poziomie mitochondrialnym, i na poziomie cytozolu, więc wchodzimy tutaj bardzo głęboko, bezpośrednio oddziałując na komórkę. Efekty widoczne są szczególnie na skórach niedotlenionych. Oczywiście na tych z odpowiednim dotlenieniem też zauważymy poprawę funkcjonowania skóry, chociażby jej zagęszczenia, ponieważ będzie miało to wpływ na skracanie się i wypłycanie zmarszczek i nadanie właśnie takiej promienności, zmniejszenie matowości skóry. Wśród składników znajduje się także asparginian lizyny. Lizyna znana z właściwości w medycynie głównie przeciw wirusowi opryszczki, u nas dla skóry będzie ona także stymulowała produkcję ATP, czyli zwiększymy znów energetykę tkanek, wzmacniając także jej immunologię, czyli będzie ona mniej podatna na podrażnienia, zaczerwienienia, na taką nadreaktywność. Działa asparginian L-lizyny, działa także drenująco na komórki, które są niedotlenione, czyli też będzie tutaj usprawniał oddychanie komórkowe. Kolejnym składnikiem, o którym myślę, że warto tutaj powiedzieć też w odniesieniu do fizjologii, jest kwas alfa-liponowy. Kwas alfa-liponowy jest także bardzo silnym antyoksydantem, który działa przede wszystkim przeciw rodnikom hydroksylowym, tlenowym oraz kwasowi podchlorowemu i on będzie zwiększał poziom koenzymu Q10, który także z wiekiem tracimy. Głównie z tym koenzymem mają problemy osoby, które mają różne choroby wątroby, przyjmują statyny. Tutaj też warto zwrócić takim osobom uwagę na ukierunkowanie tego produktu. Tutaj Q10 wpływa na bardzo wiele procesów chemicznych w skórze, natomiast szczególnie warto zwrócić uwagę na to, że regeneruje on glutation i witaminę E, a witamina E z witaminą C i kwas liponowy, który także przekształcany finalnie do tej witaminy C dąży, dadzą nam ponowny, zregenerowany potencjał antyoksydacyjny. Czyli tak naprawdę jedno drugiemu pomaga, jedno drugie troszeczkę napędza i ten stres oksydacyjny redukowany jest w większej ilości niż gdybyśmy tylko dali jeden rodzaj antyoksydantu. Mamy tutaj jeszcze dwa składniki, ze względu na to, że jest to produkt przeznaczony dla każdego rodzaju skóry. Ma on bardzo delikatną, taką lekko leistą konsystencję,
Nie ma tutaj zbyt wielu tłuszczy, natomiast te składniki, o których mówię, one też naturalnie będą nam na tą barierowość wpływały, chociażby przez zawartość L-argininy, która zamienia się w procesach przemiany w skórze do L-proliny. A L-prolina jedno, że wspiera budowę kolagenu, ale także jest budulcem dla wielu aminokwasów wspierających barierowość naszego naskórka. Ma ona także wpływ wzmacniający na naczynia krwionośne, reguluje wiele procesów skórnych. Arginina zawiera bardzo wiele naszych produktów. Myślę, że zdecydowana większość jest w nią zaopatrzona, ponieważ jest ona także pomocna w procesach gojenia, regeneracji, czyli nadal jesteśmy blisko fizjologii skóry. I tutaj proces gojenia wpływa na syntezę kolagenu i gromadzenie, wpływa w procesie gojenia na gromadzenie się kolagenu i jego produkcja, czyli dzięki temu o wiele szybciej nasza skóra jest w stanie odbudować swoją prawidłową strukturę. Jeśli odbudowuje strukturę, mamy lepszą plastyczność, lepszą taką fizykalną odporność i bardziej skóra staje się też odporna na czynniki takie uszkodzeń mechanicznych. Mamy też alantoinę. Alantoina, świetnie znany składnik przeciwpodrażnieniom, łagodzący, nawilżający, kojący, działa także delikatnie keratolitycznie, wpływając na odnowę komórkową i stymuluje podziały komórkowe do regeneracji. Produkt generalnie wielozadaniowy w procesach zapalnych, czyli tam, gdzie mamy stres związany ze stanem zapalnym, będzie nam go neutralizować. Tam, gdzie mamy taki inflammaging, czyli stan zapalny związany po prostu z wiekiem, z redukcją komórek naszego organizmu czy ich zużyciem. Także jeszcze chwilkę na temat melanogenezy i wpływu tutaj na przebarwienia. Dlaczego antyoksydanty są tak ważne w przebarwieniach? Przede wszystkim dlatego, że nasza naturalnie wytwarzająca się melanina jest antyoksydantem. I tutaj warto wspomnieć o preparacie Melanostop, ponieważ jest to jeden z preparatów łączących się z tarczą antyoksydacyjną. Kiedy melanostop już nam zahamuje wydzielanie melaniny, musimy dać coś w zamian, czyli właśnie antyoksydant, który nam tą melaninę, powiedzmy, że zastąpi w pełnionej przez nią funkcji. I wtedy właśnie, szczególnie u osób, u których te przebarwienia są znaczące, tarcza antyoksydacyjna będzie nam robiła taką tarczę właśnie ochronną z antyoksydantów przed wszystkimi uszkodzeniami związanymi z promieniowaniem słonecznym. Oczywiście u osób, które tych przebarwień nie posiadają, także ochrona przeciw niekorzystnym skutkom działania UV czy światła niebieskiego będzie tutaj znacząca. I wtedy chroniąc to, co jest pod spodem, antyoksydant zbiera ten stres, zbiera utleniające komórki, wolne rodniki i natychmiastowo je neutralizuje. Preparat występuje w jednej wersji pojemnościowej, jest to 50 ml. Jest ona dostępna zarówno dla gabinetów kosmetycznych, kosmetologicznych, jak i dla klientów detalicznych. Mamy tutaj pompkę airless, czyli bez powietrza, dzięki czemu produkt zachowuje świetnie swoje właściwości przez cały okres po otwarciu. Jedna pompka 0,3 ml wystarcza mniej więcej na twarz, szyję, dekolt, w zależności od tego, jaką mamy powierzchnię. Jeżeli istnieje taka potrzeba, możemy oczywiście użyć tego preparatu na przykład w zabiegu więcej. Wkomponowany praktycznie w każdą procedurę, tutaj już sami dobieramy, jaka jest główna potrzeba skóry, z którą pracujemy. Osoby, które są zainteresowane zakupem produktu, zapraszam do gabinetów partnerskich marki Estgen, których listę znajdziecie na naszej stronie internetowej www.estgen.pl. A osoby zainteresowane zakupem preparatów, profesjonalistów, zapraszam do opiekunów regionalnych, których lista także znajduje się na stronie, oraz tych, którzy nie posiadają swoich opiekunów, na stronę www.estgen.pl. Bardzo Wam dziękuję za uwagę w dzisiejszym odcinku i do zobaczenia w kolejnym. Do zobaczenia.